Tradycyjnie już ostatni dzień przed przerwą świąteczną w szkołach upłynął pod znakiem jasełek i apeli okolicznościowych nawiązujących do świąt Bożego Narodzenia. Uczniowie zespołu szkolno-przedszkolnego imienia Kazimierza Ośki w Słowikach Starych w scenerii pięknie ozdobionych choinek zaprezentowali widowisko jasełkowe, które wprowadziło wszystkich obecnych w bożonarodzeniowy nastrój radosnego oczekiwania i optymizmu. Bo oto wielki stał się cud, a wszelkie zło się zaćmi, gdy się pojedna ziemski ród, a ludzie będą braćmi. A owa gwiazdka, co tak lśni na jasnych niebios progu, niech wróży wszystkim nowe dni i szczęśliwego roku. Serdecznie witamy wszystkich miłych gości. Chcemy wam dziś sprawić wiele radości. Jeśli się zdarzą pomyłki czasami, to nam wybaczcie i pomóżcie brawami. Mam skrzydełka z białych piór i fartuszek w złoty wzór, białe wstążki i rajstopki. Dokąd idziesz? Ja do szopki. Drodzy goście, chłopcy i dziewczęta, oto za chwilę ogarną was czasy tej nocy pamiętnej. Oto za chwilę ujrzą wasze oczy, co się działo owej świętej nocy. Święta noc, pokój niesie ludziom wszem, a króciutka Matka Święta czuwa sama uśmiechnięta. Noclegu tej nocy. Trudno, Józefie, taka wola Boża. Przyjdzie nam na dworze nocować.
jesteś mój syneczku, światłem dla nas wszystkich, oświeżasz serca ludzi dalekich i bliskich. Przylecieli aniołowie, jak ptaszkowie z nieba, i śpiewają dzieciąteczku wesoło jak trzeba. W żłobku leżysz, Jezu mały, w szopce masz mieszkanie, bo sam chciałeś przyjść na ziemię, kochasz ludzi, Panie. Wyspę pióra przyrównać do krzydeł anielskich, a mały Chrystus w żłobku dziś czeka, by wśród witających zobaczyć człowieka. Teraz trzeba tą nowinę zanieść już do ludzi, chodźmy prędko to ogłosić, pasterzy pobudzić. Boże Dziecię, i chwalimy szczerze, dobry Jezu, kiedyś będziesz najlepszym pasterzem, będziesz swoje pas owieczki od zguby ratował, wszystkim ludziom świata będziesz pasterzował. Wielki Boże, drogi Jezu, co leżysz na sianie, nie masz domu, nie masz łóżka, przyda ci się choć mała poduszka. O nasz Jezu malusieńki, czemu ci matula nie dała sukienki? Nie miała czym cię okryć, Panna Święta, drżąc zimna twoje nóżki i rączęta. Choć skromne są nasze ofiary, Bóg patrzy na serca, nie na dar. U stóp twoich los składamy i ten ciepły kozusek, co ze sobą mamy.
Gwiazda błyszczy nad stajenką, drogę światłem znaczy. Każdy człowiek dobrej woli Boga dziś zobaczy. Na dalekim wschodzie mędrcy ją spostrzegli i za jej przewodem do Betlejem biegli. Znaleźliśmy wreszcie Boga, choć tak ciężka była droga. Przyjmij Boże nasze dary, naszych czterech serc ofiary. Króluj w niebie i na ziemi, nazwij nas synami swymi. Ogłaszamy Twoje imię po całej naszej krainie. Niech wszyscy Cię poznają, Królem Królów ogłaszają. Witam Ciebie, Boże, dziecię położone w żłobie. Gwiazda Twoja mnie do Ciebie prosto prowadziła. Złoto w darze Ci przyniosłem, dzieciąteczko miłe. Składam Tobie, Jezu, kadzidło wonne i pachnące. A ode mnie mira dla Ciebie zebrana, bądź z wielkiego nieba zeszedł, aby cierpieć za nas. Pastuszkowie i wy dostojni królowie, mały Jezus patrzy na waszą miłość i oddanie. Niech jego błogosławieństwo będzie dla was największą nagrodą. Swą opiekę wszystkie dzieci z Polski. Przyjmij nasze serca małe, aby rosły na Twą chwałę. Panie, cały świat się dziś pochyla nad żółweczkiem Boga Syna. Składa w darze swe ofiary, dając dowód wielkiej wiary. Przybyłem z dalekiej prerii, z wioski indiańskiej, gdzie było słychać głosy pieśni niebiańskiej. Przybyłem z darami do Bożej dzieciny, przemierzając morza, lądy i dziwne krainy. Do nas również dotarła radosna nowina, że Najświętsza Panna Syna porodziła. Śpiesznie więc przybyliśmy i pełny koszyk ryżu przynieśliśmy. Thank you.
śpiewali skocznie, teraz cicho odejdą, niech dziecię odpocznie. Wśród wszystkich smutków świata, wśród wszystkich radości ziemi, jedna jest róża bez cierni, jeden jest uśmiech bez cieni, jedno jest słońce bez mroków, to wzeszło o nocnej porze, żeby dać ludziom łaski zbawienia i błogosławieństwo Boże. Wielkie brawa dla was, kochane dzieci. Prowadziliście nas w świąteczną, piękną atmosferę miłości. Chciałam wam gorąco podziękować za to, że tak pięknie przygotowaliście tą dzisiejszą uroczystość i oczywiście chciałam podziękować gorąco pani Małgosi, pani Marzence i pani Marzence także za to przygotowanie, bo kosztowało, proszę państwa, to wiele trudu, jak również dziękuję rodzicom za to, że tak pięknie pomogli nam wystroić te nasze dzieci. Niech najbliższe dni świąteczne przyniosą jak najwięcej radości, nadziei, pokoju, życzliwości i miłości dla każdego z nas. A ciepło betlejemskiego żłóbka by napełniło wszystkich siłą, nadzieją i wiarą na nadchodzący rok 2019.